Miałeś? Koszula. Na jutro proszę pod koszulkę białą, czy koszulę z krótkim rękawkiem, żeby nie było mi tego koloru. Kapłanem jestem, ja się nie denerwuję. Ja pilnuję się swojej roli, gram po staremu, wiem co, kiedy mam co zrobić, czyli koronę podać i tak dalej. Denerwuję się, nie wiem czy ja będę tam na scenie. No, nie wiem, ja jestem kurna niski, ale nie wiem, no. Wiadomo, że człowiek przed występem czuje stres i tak, że może nie wyjść, ale ogólnie myślę, że przedstawienie będzie spoko. Ten orzeł to dobry znak, powiedział lew do swoich braci. Dobra, co? Dotarli na wzgórze, gdzie podziwiali piękno zielonych łąk, poprzecinanych pagórkami. Rozglądasz, patrz jedny drzwi, a nie stoisz prosto. I głową możesz cały czas kiwać. I wtedy się rozglądasz, bo dookoła ciebie są piękne widoki i podziwiasz. Tobie się to podoba, im nie musi, ale ty cały czas głową. Tak, i ty kiwiasz te widoki. Może to trwać dłużej. Tutaj stajesz, o tu gdzieś przychodzisz. I zostajesz. I czekasz do końca, aż oni schodzą, dopiero z nimi schodzisz. Przyglądasz się generałowi, prawda? Nie robisz błędów, bo ty cały czas odchodzisz. Nie odchodź. Wchodzisz, stukasz 3 razy i ty zostajesz. Oni wchodzą za ciebie, okej? Okay? Zostajemy i nie wypadła. Takim jednym ruchem. Rozumiecie? Macie zostać. Wy nie czekacie na inne gesty. Na inne nie czekacie. Macie robić swoje. Po takim gestie. Ty i koniec. I nie patrzysz. Raz co do tego. I stop. Takie ruch wykonujesz. Czyli tylko, o patrz, tu masz ruch ty. I pamiętaj, odchodzisz, stukasz i nie idziesz już nigdzie i stoisz. Dobra. Co masz robić? No stukaj. Po co odchodzisz? Dobrze. Generalna do przedstawienia legendy o trzech bracia. Gram Rusa. W ogóle się mogę powiedzieć, że dobrze się czuję. Bez żadnych nerwów. Stać na środkowe ceny, okej? Okay? O tak. Widzisz tam to okno? To jest twój punkt odniesienia. Ale przepraszam, jak on przychodzi, nie? To muszę się schować. Nie. I do mnie. I stajesz. I rząd utrzymałeś, rzędu nie utrzymałeś. Jeszcze raz. Dawaj, aż się tu uda. Chodźcie, nie pokazuj generałowi, dlaczego ci się zatrzyma. Idziesz. Ty dotąd i już zakręcasz, nie idziesz do końca. Tak? Generał? Oddaj. Tu? Poczekajcie. Jedna uwaga. Daniel, gdzie jest? Za daleko się wywracasz. Tu jak stoisz z nimi, wywróć się tutaj od razu. Bo oni później nie mają miejsca, żeby cię owiec. Głowa. Ważnie i nie bój się nią kiwnąć. Na scenie wysoki, głęboki ruch jest potrzebny, nie krótki od razu. A nie, bo wara nie modne. To teraz. Nieważne. Mocno. Tak. Akcentujesz mocno, ruchem. Mocno. Marcin w tym momencie też schodzi. Oni się biją, ty schodzisz. On może zapomnieć, ale wy musisz swoje role pamiętać. Siadają. Pamiętajcie, że. Paweł ma pokazę do tyłu swoich usadzić i wtedy tak. Pokazujesz dom. Raz. Nie machasz rękami, bo pokazujesz ten dom. Rozumiesz? Pokaż ręką. Raz. O tak, i pokazujesz wszystkim dom, bo oni się patrzą. No, o tak. Nie wiem, się trochę boję. Ręce mi bolą. Znaczy... Boję się, że tego nie wyjdzie z tego. Nie bardzo.
bardzo ci boję. Ty co tu mówił, tak jak czapki miałeś? Kalendarz Józefa Sobieskiego, właśnie w terapii zajęciowej, legenda o Lechu, Grzechu i Rusie. Nad którym latał wspaniały biały orzeł. Ten orzeł to dobry znak, powiedział Lech do swoich braci. Ludzie, którzy chcieli pójść z Rusem, poszli z Rusem. Ostatecznie trzej bracia rozdzielili się. Wybrano pierwszym księciem pola. W miarę upływu czasu region rozwijał się, rósł w potęgę i stał się znany jako Polska.